Cześć, witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie prezentacja redlic do kultywatorów typu Horst, czyli Tiger Terrano i wszystkich kultywatorów, które chodzą na słupicach Horsta. Mamy sezon bezorkowy w pełni, więc zaczynamy prezentację. Najtańsze blachy, czyli 80 na 12 mm. 45 zł netto, takie same napawane tutaj z tyłu po 90. Nowość w ofercie, dwuotworówka taka kuta, kuty czy to odlew, jest to Industriehof niemiecki. Pojawiło się, tu jest wybranie na odkładnicę, dosyć gruby produkt za 90 zł, nie ma żadnych płytek tutaj, nic, tylko tak wygląda to. Pojawiło się to na hurtowni, momentalnie firmy polskie wykupiły i na wszystkich targach widziałem te zęby już pozakładane do Rolmaco i innych, więc nawet nie zdążyłem zrobić zakupów, bo na hurtowni zrobiło się pusto. W tej chwili już mamy to, pewne ilości już mamy na magazynie i będą w stałej ofercie dla ludzi, którzy boją się tych płytek, więc coś takiego grubszego, ale na dwa otwory za 90 zł netto. Myślę, że może to być jakiś tam produkt, którym będzie wiele osób zainteresowanych. Teraz tak, z jednootworowych, z płytkiem, z węglikiem mamy wyprzedaż z IQ Partsa. Końcówka na magazynie mi została po 130 zł. Mogę zrobić. One są dosyć takie długie, bo jak przyjrzymy się względem tego naszego standardu, który w tej chwili najczęściej jest sprzedawany, to te są takie dłuższe. Ten ma więcej napawania, ten troszeczkę mniej. Ten jest tu troszeczkę węższy na końcu. No takie są różnice. 130 zł. Netto nasz hit sprzedaży, czyli jednootworówka z węglikiem i z napawaniem. My to mówimy jednootworówka w paski, bo to tak wygląda, jakby takie paski były napawywane. 150 zł dla widzów kanału. Jeżeli ktoś będzie odcinek oglądał i pamiętał o tym, że mamy stałych klientów, tak? Dla wszystkich, którzy powołają się na ten odcinek, 10 zł do końca października rabatu na te redliczki. Dwuotworówki, to jest waryński. Tak jest z tyłu wybranie na odkładnicę, czyli tak jak mamy tu odkładnicę, to wchodzi nam na odkładnicę. Cena troszeczkę poszła do góry, 180 zł w tej chwili będzie już obowiązywać. Te ceny, co kiedyś były, to już można o nich zapomnieć, ale też bardzo fajny produkt, dobrze się sprzedaje, ludzie sobie to chwalą, bardzo lekko idą w ziemi, bo trzeba popatrzeć sobie, jak weźmiecie waryńskiego i tą zwykłą blachę, czym to się różni. O, jak popatrzycie, jest bardziej jest to do przodu podbite, tak? Dlatego ona lżej idzie. No a po drugie, że ma dwa otwory, no to jest dobrze zamocowane. No i nasz standardowy hit sprzedaży, czyli ten XXL do Horsta. 6 płytek z węglikiem, napawanie, odkówka pełna. Tak wygląda ona z tyłu. Masywny ząb, 240 netto. Z wąskich dłut to mamy tak, na wyprzedaży mamy taki tańszy zamiennik po 130 zł, jak kogoś by interesował. Tak on wygląda tutaj, on ma ten zamek w tym miejscu z tyłu. W stałej sprzedaży z IQ Partsa z płytką, z napawaniem, przekuwane otwory 189 zł. Dwustronne po 235 zł z IQ Partsa. To mamy w stałej ofercie cały czas, więc kto tam śledzi kanał, to wie, że to jest bardzo dobrze się to sprzedaje do kultywatorów takich do roboty właśnie po burakach,
chcemy głęboko zrobić, a mniej spulchniać, to mniej mieszać, no to takie zęby jak znalazł na skrajne otwory, bo chorz ma 57 i 57, czyli na pierwszy i na trzeci otwór się mocuje te zęby, później można to odwrócić i pracować jeszcze. Tu jest płytka i tu jest płytka na obu końcach, tak? Standardowo odkładnie prawe, lewe po 55 zł. I do Horsha też niektórzy stosują takie 60 uniwersalne, bo tu jest między 40 a 90 rozstaw. Te redlice są kute, dosyć grube. Można też stosować, niektórzy to stosują, bo to jest 6 cm, bo tu mamy 8, tu mamy 4, tu mamy 5x8, a tu jest taki do tych kultywatorów, czy starszych, czy niektórzy potrzebują po prostu coś takiego, nie tak głęboko pracować, ale jednak trochę szerzej niż tymi wąskimi, a węziej niż szerokimi z odkładniami. No to można coś takiego sobie założyć i też jest to jakaś tam alternatywa, tak? Jeżeli chodzi o Horsha, to na dzień dzisiejszy to tylko tyle mamy w ofercie i na razie nie planujemy tutaj zmian, bo nie ma sensu, tak? To troszeczkę się sprzedaje, to troszeczkę, to jest nasza nowość. Tu mamy na wyprzedaży, hit sprzedaży, bardzo dobrze się sprzedaje, też hit sprzedaży kolejny. No i to dla takich alternatywne rozwiązania, odkładnie to wiadomo, podstawa, tak? Myślę, że odświeżyłem temat redlic Horsha i zainteresowane osoby, kontakt mailowy i telefoniczny pod filmem i zapraszam do kontaktu i do zamówień. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam, na razie, cześć.